Hejo, w taki oto sposób. Ja już jestem we w domu. We w domu, czekajcie, ogarniam się, tak było gorąco, a ja głupek założyłam po prostu tylko taką, wiecie, koszulkę, a miałam jeszcze te kwiatki. Idź pan w chorele, się uśmiałam sama z siebie. Dobra, jestem w domu i dogram wam szybciutko do vloga. Pokażę wam, co nabyłam nowego. Tylko pozwólcie, że sobie ściągnę stópki, żeby mi się nogi nie pociły. Już w domu jest tak gorąco, że po prostu masakrito. Okej, pokazywałam wam już w takich małych przebiteczkach. Ech, jaki to jest burdel. Nie chciałoby się tego zobaczyć. Sakra. Co ja mówiłam? Aha, że pokazywałam wam przebitki tej cudowności, tej pięknej rzeczy. Sorry, musiałam. I need a coffee. O, lalo. Patrzcie. Lala, gdzie ty jesteś? Lalo! Puścimy lalę, jak woła, patrzcie. Vlog to vlog, tu walizki w ogóle, no. Wszystko tu jest. Chodź! Chodź, lalo! Bo lalo się waha. No, wyszłaś! No, jest lalo. Daisy już przyszła, stała pod drzwiami, jak ja przybyłam. Co? Gdzie idziesz? Teraz im otworzę drzwi, bo jest tak gorąco, znowu duszno, że szok. Czekajcie, te kolarki tak jakoś nie, nie bardzo. No, więc pokażę wam teraz, już będę mogła zesłoczować, żebyście mogły to widzieć, jak wygląda ten smashboxowy oświetlacz, przepiękny. Nie wiem, dajcie mi znać, ja jeszcze dalej, tak jak mówię, nie czytałam, czy to jest właśnie... No, bo chyba właśnie... Przy współpracy tutaj z tą tutaj panią, czyli z tą całą Wladą, tak mi się wydaje, że to też jakaś taka chyba, nie wiem, albo to ona właśnie wydała, słuchajcie, tą całą serię, nie wiem, dobra, nieważne, nie wczuwam się w takie tematy, więc nie wiem, wybaczcie mi, musiałabym to czytać, a teraz nie mam czasu, więc wygląda to tak, przepiękne rose gold opakowanie, takie mieniące się, mam nadzieję, że światło wam to wszystko dobrze odda, i czekajcie, gdzie to się otwiera, tu. Jak widzicie, jak kiedyś takie portmonetki były, no, to tak się otwiera, tutaj mamy lustereczko, a na lustereczku jeszcze wygrawerowana nazwa Smashbox plus Vlada. I teraz tak wygląda rozświetlacz. Tak wygląda ten rozświetlacz. Słuchajcie, on jest po prostu... On jest po prostu boski. On jest boski. Ja wiem, że tego kwiatka za chwilę nie będzie widać. Też nie wiem, czy będzie widać w ogóle ten rozświetlacz, bo jestem tutaj w trochę ciulowym świetle. Ła. Ła, mamo. No, przepiękny jest. No ja wiem, że się jaram. Nie wiem, czy ktoś z was próbował. Nie wiem, czy go będzie widać, słuchajcie. Dajcie znać, czy widać. Może jeszcze wam... Jeszcze wam go dorzucę, a co? Tak to wygląda. O, taki to jest rozświetlacz. No taki rose gold, to jest taki rose gold, więc myślę, że to będzie fajne i do jasnej karnacji, i do takiej, na pewno nie do takiej bardzo, bardzo bladej. Myślę, że raczej nie. Ja bym bardziej chyba do tej bladej taki wybrała tą drugą opcję i tam był taki gold, ale bardziej w żółte, takie zimne, fajne tony, coś jak Benefit WhatsApp. Natomiast do takiej ciepłej karnacji, do opalonej skóry, to myślę, że to się nada idealnie. Sprawdźmy sobie, zróbmy taki... Czy ja wsadziłam paznokcia w ten rozświetlacz, słuchajcie? Nie, po prostu. Chociaż niby tutaj Vlada na przykład jest bardzo bladą osobą, zobaczcie, na zdjęciu widać. No i ona ma właśnie na policzkach odrobinę, i tylko nie wiem, czy tego, ale chyba tego. Tylko że widzicie, to wtedy wygląda trochę jak taki Russian style, naprawdę. Także użyję pędzelka mojego by Magda Pieczonka. Nałożę trochę tego rozświetlacza, oby nie za dużo widać na pędzlu. No i sprawdźmy. Tylko widzicie, nie wiem jak tutaj ze światłem. No i druga kwestia jest taka, że ja już miałam swój rozświetlacz wcześniej trochę. No ale zobaczcie. Zobaczcie na to. Tak troszkę chciałam wam pokazać, wiecie o co chodzi. Zobaczcie, jak to jest piękne. To jest piękne cudo. No nie, no nie będę sobie już tak aplikować, słuchajcie, na jedną stronę. Nie wiem, czy będzie to cokolwiek widać w ogóle w tym świetle, no ale myślę, że widać tutaj. Ja wiem, że ja nie mogę tak za bardzo tutaj się srokować, ale no weźcie sobie, odmówcie takiej przyjemności. No przepiękna taka tafla jest. Piękna tafla, niekoniecznie na łuk Kupidyna. Czekajcie, sprawdźmy. Mam teraz w ogóle błyszczyk. No, tutaj bardziej mi...
Tu mi jednak bardziej, słuchajcie, odpowie. Telefon miałam? Coś mi się wyświetliło. Tu jednak mi nie pasuje taki roast, tylko bardziej zimny odcień, więc tutaj zostawmy sobie u Cupidyna i na niego będę nanosić sobie zimne tony, czyli na przykład właśnie mojego Benefita. Więc na pewno nie do. Nie jest to dobry kolor, taki rose gold tutaj nad ustami. Więc tak wygląda rozświetlenie. Nie wiem, czy tutaj widzicie, ale pewnie w tym świetle trochę ciulowo i tak dalej. Nieważne. No i teraz pokażę Wam świetle już tutaj takim trochę bardziej dziennym. Te dwa produkty z promocji, 2 funty i to jest koloryzująca baza pod makijaż. Czekajcie, bo zaraz sobie połamię pazury znowu. Po co to tak zaklejać? 3 dni później, zaraz złamię pazurę, ale w sumie mogłabym złamać, bo i tak chcę je zmienić, więc same widzicie, jak się trzymają. A? Wszystko jedzie, tylko nie kurier. No, sąsiad. Sąsiad chyba wraca. Czekajcie. Za 2 funty, myślę, że naprawdę super sprawa. Tak to wygląda w takiej tubeczce. O, fajnie, taka malutka. Malutki taki aplikatorek. Nie wiem, czy to trzeba było wymieszać, czy nie. Słuchajcie, jest to takiego korolu koralowego. Nie, no, jest to koloru takiego. No, trzeba było chyba wymieszać. Spoko, Aga. Tak to wygląda. O, jak? Ale, ojojojojojojo, jakie to mięciusie jest. To jest, słuchajcie, nie wiem, jak to powiedzieć. No, strasznie to jest takie. Coś jak cushion, coś ja takiego miałam w takiej konsystencji. No super. Nie powiem wam teraz, w takiej. Nie umiem się wysłowić. Brakuje mi określenia. To ani nie jest, słuchajcie, kremowe, tylko to czujecie jakby takie. Piankowe? Bardziej piankowe niż kremowe. O, bardzo delikatne. Mam tylko nadzieję, że kolorek mi podpasuje. Zobaczymy, może nawet nie będę musiała używać dużej ilości podkładu. Także mamy tutaj Soft Focus za 2 funty. Nie wiem, jaka jest cena regularna. Tutaj pokazane jest przed i po. Koło nosa. Widzimy, jak się fajnie tutaj wszystko, nie wszystkie nierówności i niedoskonałości zakryły. No i 2 rzeczy, które Wam już pokazywałam, czyli te Butter Gloss i ja mam na ustach teraz ten. Pokażę Wam, w sumie jak już odeszłam od busa i szłam na autobus. Jak szłam na autobus, to powiem Wam, że zaczęłam już żałować, że nie kupiłam jeszcze tych dwóch tam pozostałych kolorów. Taki cielny różowy i taki pomarańczowo-czerwony. No, żałowałam. Słuchajcie, za 2 funty zapłaciłabym za oba połowę ceny wartości, połowę wartości jednego produktu. No, także to jest taki totalnie mój, taki normalnie codzienny, do wszystkiego, do każdej. Na każdą okazję, więc 2 funty i to jest numerek 09, a drugi to jest jeszcze zapakowany, jak widzicie, promocja 2 pounty, odklejam naklejkę, jest paragon, czekajcie, oczywiście znowu się wkurzyłam, bo spytałam się, czy można prosić jakieś samplerki, oczywiście nie można, bo nie mają, to jest po prostu przypał, naprawdę. Ja wiem, że są kobiety, które po prostu raz w tygodniu czy 2 razy w tygodniu zostawiają tam naprawdę, nie wiem, no, dużą część wypłaty. Ja zostawiałam tam jak na mnie i na moje realia to bardzo dużo, bo zostawiałam w tym stoisku bodajże chyba z 80 funtów wtedy, czy 70 parę. No i to dla mnie był kosmos, to były największe moje zakupy takie na jednym stoisku. I powiem Wam, że co dostałam? 3 saszetki plus jedną pomadkę? Śmiechu warte. Śmiechu warte, a otwierała szufladę i miała tego tysiące tam. Jakby dała o jeszcze jedną saszetkę, czy o 2 nawet saszetki więcej, to włos by jej z głowy nie spadł. Ale trochę przypał, naprawdę, możecie się w komentarzach wypowiedzieć, co wy o tym myślicie i czy w Polsce tak samo jest, że trzeba naprawdę upomnieć się, poprosić, ewentualnie nawet jeszcze doprosić się, że czy można jeszcze jeden produkt. No to jest taka żenada trochę. Nie mówiąc już o tym, że nie dostałam nic z Benefit, no a kupowałam tam też coś. A, ten zestaw kupowałam, ten. No także super po prostu. Pani z Benefit stwierdziła, że w ogóle nie mają żadnych testerów. A to bardzo dziwna sprawa, bo jeszcze niedawno ja przecież tam też robiłam zakupy jakieś. Nie pamiętam, co ja wtedy kupowałam. Nie pamiętam, wiem, że byłam z Tomaszem po coś. No i wtedy.
I wtedy za tamtym razem dostałam właśnie próbkę tego rozświetlacza WhatsApp i pamiętam, że podzieliłam się i poprosiłam właśnie o jeszcze jeden dla Klaudii, bo wtedy była ze mną i dostałam. Także była pani bardzo uprzejma, a tu nie bardzo. No i widzicie, ile to czasu mija, żeby te pazłotka po prostu tu pootwierać. Nienawidzę tego po prostu. No i drugi kolorek jest taki. Ja myślę, że też mój. Nie będę ich mieszać chyba, czy będę? Będę, a co? Taki słodszy różowy. Pachną tak znośnie, bo tak trochę słodko. Taki bardziej różowy, więc super. Moje po prostu totalnie kolory, czyli zakup udany. Bardziej niż tego produktu z... Co mam go w torebce z tego Wunderkiss. No, także to moje zakupy i rzecz, jaką dokupiłam w Superdragu. Co ja w ogóle tam dokupiłam? Aha, już wiem, dobra. Widziałam też to na Instagramie, ale nie u dziewczyn, tylko po prostu gdzieś na zdjęciach. A tego nie widziałam, ale zakupiłam, zaraz wam pokażę. Czekajcie, tylko się powyjmuję standardowo. Paragony, co tutaj mamy? Wygraje 100 punktów. O, a ja miałam ostatnio 100 punktów i w sumie mogłam dzisiaj wziąć. Nie pomyślałam. No, mamy tak, maskę z Garniera, nie wiem czy je znacie, nawilżająca bomba oczywiście, Eye Tissue Mask, czyli coś naokoło oczu, wzbogacona w wodę kokosową i kwas hialuronowy, -4 stopnie Celsjusza, Skin Cooling Effect, super, coś na wieczór, ekstra, bardzo mnie to cieszy, dajcie znać czy już próbowałyście, ja to widzę pierwszy raz, bardzo cienkie to jest, taka cienka będzie ta maseczka w pachcie, no i tutaj mamy drugą opcję, też dajcie znać, czy to znacie? Czy mamy tu coś po. No, oczywiście, że nie mamy. Po co mamy mieć po polsku? Nie, no po co? Nie ma. Nawilżająca bomba, Eye Tissue Mask, ale za to wzbogacona w sok pomarańczowy i kwas hialuronowy. Skin Cooling Effect. No i jedna paczka tych płatków pod oczy. I tu razem, tutaj z kolei tym razem mamy płatki pod oczy. Super, ekstra, bardzo się cieszę. Ja myślę, że chyba nawet jeszcze sobie trochę do lodówki to wsadzę na wieczór i dam Wam znać, jak się to spisuje. Zrobię Wam jeszcze oczywiście zdjęcie na Insta. Czyli paragony do wyrzucenia, to do wyrzucenia. I rzecz ostatnia, jaką zakupiłam i w sumie jedyna. Zastanawiałam się, czy wziąć dwa odcienie, ale wiecie co, ja już mam naprawdę tych produktów do ust. Może już po prostu enough. Chociaż wiecie, never, never jest enough, never jest enough. Naprawdę. Po prostu nigdy nie jest dosyć. No, oczywiście ta wersja co już kiedyś, już to lusterko, wiecie, tutaj światełeczko, super, tu lusterko, możemy się malować. No i co? I trzecia warstwa? Trzecia warstwa błyszczyka, słuchajcie. No i teraz ciężko. Ciężko będzie stwierdzić, który był najfajniejszy, ale to jest fajne, bo sprawdzałam go. Jest taki różowy, ale z drobinkami lekko złotymi, jakby żółtymi, nie wiem. Także nazywa się Lumi Lips Lip Gloss z Gosza. Kiedyś już właśnie, pamiętam, na początku weszły te z tymi lusterkami, ja już Wam je pokazywałam. Co to było? A ja Wam je pokazywałam, to było na początku mojego nagrywania, czyli 3-4 lata temu? Nie wiem już, kiedy ja zaczęłam, 15? 3 lata ponad temu. No, pokazywałam Wam z Gosza też, tylko to nie były Lumi, tylko coś innego. Rozładowuje mi się bateria, światło gaśnie, także kończę nagrywanie i odzywam się do Was niebawem. Bajo! No bo już mi zgasło.